Witam serdecznie na kanale. Ja jestem Arakis, a to jest 22 odcinek z gry Sekiro Shadows Die Twice. Zapraszam do oglądania. Lecimy dalej w drogę. No i mamy przeciwnika. Elegancko poskładany. Wjechał nam złom adamantowy i koralik modlitewny. Pięknie. To pasuje. A, ta łajza nas dojrzała. Elegancko. Może być. Może być. Pięknie. No i dobre pytanie, jak się nimi cholera teraz zająć? Nie mam bladego pojęcia, jak to w miarę bezpiecznie zrobić. Ogarnijmy z góry, jak oni są ustawieni. No tak słabo, można by było powiedzieć. Damy radę zaznaczyć tego pazia? Wyszło. Dobra, zejdźmy na dół. I spróbujemy go... właśnie pociągnąć tutaj na arenę. Byłoby fajnie. Chodź, Misiek, chodź. Właź do środka. Dobra, jesteś, jesteś. Elegancko, jakoś się udało, pasuje. Uleczmy się jeszcze i tak. Tutaj mamy przedmiot. Piorunian rtęci. Pięknie. Mamy jeszcze jednego gada z klanu Taro. No i może poczekajmy, aż się koleżka odwróci. Wtedy podbiegniemy i... zasadzimy mu naszą katanę prosto w plecy, po samą rękojeść. Pięknie. Pięknie, naprawdę pięknie. A odpocznijmy. Odpocznijmy.
zregenerujmy wszystkie statystyki. No i lecimy. Elegancko, elegancko. Lecimy dalej. Ohoho, tutaj będzie kolorowo. Jakby na to nie patrzeć, dlatego tak. Wrzucimy sobie wirujące cięcie. I spróbujemy striggerować tych zawodników. Elegancko, pierwszy ogarnięty. Podstawowe mopki, ale biją już jak lokomotywa. No i do góry mamy Shinobi. Dobra, trzeba będzie się nimi jakoś kulturalnie zaopiekować. Może brykniemy sobie tędy. Lecimy. No, powiedzmy, jest git. No i potrzebowalibyśmy teraz cukierek Gachina. Pierwszy koleżka zdjęty, lecimy dalej. Elegancko. Wszyscy wrogowie wykoszeni. To pasuje. To naprawdę pasuje. Złom adamantowy wjechał. Schodzimy na dół. No i tutaj mamy balon bogactwa. Elegancko. Elegancko. Lecimy dalej. No i proszę bardzo, znowu mamy pijaka. Jednakże tym razem w towarzystwie. Posłuchajmy, co mają do powiedzenia. So adore him. For all his scheming, he's a nameless rogue, Shinobi. His efforts won't amount to much. I'm not complaining, so long as there's coin and booze in it. Elegancko, elegancko. Brykniemy teraz tutaj z boku. Gdyż tak, mamy tutaj trochę przeciwników i ich sobie wykosimy w pierwszej kolejności. No
No, kolego, ja pierdzielę. O, dziękuję bardzo. No i mamy status w płomieniach. Niedobrze, niedobrze. To boli, cholera, to naprawdę boli. Jednakże status już zszedł. Okej, z trudem, ale udało się ogarnąć tych patafianów. Kolego, zbieraj. Proszę bardzo, sakę z Ashiny nam wjechało i lekka sakiewka. To pasuje, to naprawdę pasuje. No i zostało nam teraz do ogarnięcia podwórko. Jedziemy. No i kulturalnie teraz zmykamy. Niech pijaczyna straci agro. Na tym nam teraz zależy. O, i dobrze jest. Dobrze jest. No i może zróbmy sobie tak, że wrzucimy dyszę ogniową oraz w miejsce cukierka ciśniemy olej. Powinno być git. A, jeszcze jedna rzecz, o której bym zapomniał. Dobycie śmiertelności. Tak, to się nam przyda. Oj. Jak to się cholera stało? Dobra, jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Dobra, mamy gałgana poskładanego. Z małymi problemami, ale mamy to najważniejsze. No i teraz tak. Jakoś by trzeba było sensownie tą miejscóweczkę ogarnąć. Niestety mamy tutaj łowców shinobi. I to nie jest dobra informacja. Aczkolwiek jakoś ich sobie sensownie tutaj poskładamy.
proszę bardzo. W końcu trafione. Oj, niedobrze, niedobrze, niedobrze. Dobra, ucieknijmy sobie troszeczkę. No i dobrze jest. Wajza straciła już zainteresowanie. Pasuje. Jakim cudem cholera się ten parawan naprawił? Dobra, nieistotne. Najważniejsze, że Gaugan stoi plecami do nas. Możemy go sobie kulturalnie teraz zarżnąć. Pasuje. To naprawdę pasuje. Możemy teraz pozbierać fanty, które tutaj są porozrzucane. Wjechała nam granulka. A z tej strony mamy piorunian rtęci. Elegancko. No i cukierek Gokana. Może być, może być. Odpoczywamy przy posążku. I lecimy dalej. No i dzień dobry, mamy sowę. Mamy sowę. Wrzucimy sobie cukierek Ako na pasek. No i lecimy. That day I pulled you from the battlefield, a starving cub. I had no idea what you'd become. Father, it breaks my heart. But I'm putting you down. I niestety tak się skończyła pierwsza walka, ale mamy jeszcze możliwość wskrzeszenia. Jedziemy. Jedziemy, jedziemy. No i trudno. Nie pyknęło. Lecimy jeszcze raz. I miejmy nadzieję, że teraz uda nam się skopać dubskosowie. Byłoby fajnie.
naprawdę byłoby fajnie. No łazo, chodź. Elegancko, pierwszy pasek ogarnięty. Lecimy. Dobra, zmykamy, zmykamy. Pięknie! Mamy dziada! Defeated by my own son. Elegancko! Naprawdę elegancko! Egzekucja Shinobi.
To pasuje. No i co? Dostaniemy coś? Wspomnienie przybrany ojciec. Wspomnienie walki z niezwykłym przeciwnikiem, które wciąż żyje w sercu wilka. Zjednocz się z posążkiem rzeźbiarza i staw czoła wspomnieniu, aby na stałe zwiększyć siłę ataku. Przybrany ojciec był uszyty sił podczas konfrontacji w dawnym wspomnieniu. Pięknie! Pachnący kwiat. Kwiaty wiecznego drzewa, które tkwiły w dawnym wspomnieniu. Przeszczepione przez Takeru, który zabrał gałąź z boskiej krainy na pamiątkę. Kto pragnie oczyszczenia, może przekazać smocze łzy i te kwiaty boskiemu potomkowi smoczego dziedzictwa, zrywając tym samym pęta wiążące nieśmiertelnego nosiciela smoczej krwi. Pięknie! Pięknie, naprawdę pięknie. Pokonaliśmy sowę, to pasuje. No i dobra. Tutaj jest posążek. Tak więc od razu zwiększymy siłę ataku. Wspomnij sowę ojca. Ostatek przybrany ojciec. Wspomnienie walki z niezwykłym przeciwnikiem. Choć odległe, przywołanie go stanowiło pożywkę dla wilka. Pod wpływem kaprysu sowa przygarnął wygłodniałego wilczka i wyszkolił go na shinobi. Proces ten był tak zajmujący, że sowa zaczął liczyć, iż pewnego dnia stoczą pojedynek na śmierć i życie. Życzenie to spełniło się w dawnym wspomnieniu. Pięknie. Tepniemy się do zaniedbanej świątyni. No i dobrze jest, jesteśmy w zaniedbanej świątyni i tutaj będziemy dalej ogarniać temat kwiatu i gałązki. Aczkolwiek to dopiero w następnym odcinku. Moi drodzy, wielkie dzięki za to, że dotrwaliście do końca. Wielkie dzięki za to, że gramy tutaj wspólnie razem. Mam nadzieję, że seria Wam się podoba. Tymczasem trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!